Cześć, Marta Kula, jestem absolwentką muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czas studiów w Krakowie wspominam wspaniale, ciągle wracam myślami do tego czasu. Teraz pracuję w radiu, więc jakby kierunkowo wszystko się zgadza, bo kończyłam muzykologię o profilu dziennikarskim. Pamiętam, jak zaczynałam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i UJ zawsze organizuje takie spotkanie dla pierwszorocznych i co roku jest to spotkanie z ciekawym człowiekiem. I akurat dla mojego roku było to spotkanie z panem Markiem Niedźwieckim. No i przyszło mnóstwo studentów i zapytali się pana Marka: panie Marku, co trzeba zrobić, żeby być tak jak pan? A pan Marek odpowiedział: po prostu iść do radia. I akurat tak się złożyło, że w roku, kiedy rozpoczynałam studia, 2014, powstała także rozgłośnia studencka UJFM. No i wtedy za radą pana Marka do tego radia poszłam. Dziś pracuję w Radiu 357 razem z panem Markiem. Także UJ daje niesamowite możliwości rozwoju, poznałam tutaj fantastycznych ludzi, korzystałam z tego miasta całą sobą, bo chodziłam na jam sessions, na ciekawe wykłady, na spotkania z ciekawymi ludźmi. Wspominam ten czas cudownie i każdemu polecam studiowanie w Krakowie, studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim.